To są artyści rynków, Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. Dziś w pierwszej i drugiej części programu Łukasz Wardyn z CMC Markets. Witaj, Łukaszu. Dzień dobry. I zaczynamy od prawdziwej elity, od tej takiej wyselekcjonowanej grupy spółek technologicznych amerykańskich. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet, Microsoft. Te spółki mają wspólnie 26% udział w indeksie S&P 500. Indeks S&P 500 na historycznych szczytach, a jeden z uczestników tej elitarnej grupy, Jeff Bezos, czyli twórca i prezes Amazona, właśnie pobił rekord świata. Jego prywatny majątek to już 200 miliardów dolarów. Tak, czyli 6 spółek ma 26% indeksu, w którym jest 500 spółek. No to pokazuje dominację, ale to pokazuje też, jak duże musiały być wzrosty tych cen. Oczywiście one były olbrzymie, ale jeszcze w 2015 roku te spółki miały niecałe 9% w S&P 500. Więc tutaj widać naprawdę pokaźny wzrost wartości tych spółek i pozycję monopolistyczną dominującą, więc właściwie jeżeli spojrzymy na każdą, na wykres każdej z tych spółek, no to mamy ostatnio przynajmniej no dosłownie pionowe wzrosty. Ten wykres to jest pionowa kreska, więc wygląda to bardzo zachęcająco i nie można się dziwić inwestorom, szczególnie tym właśnie spekulacyjnie nastawionym, którzy cały czas angażują swoje kapitały właśnie głównie uderzają w te spółki. Zresztą z tym jest trochę też kłopotów, bo przez te wzrosty wartości i na przykład przez to, że Apple ogłosił split swoich akcji, no to mieliśmy w tym tygodniu bardzo dużą rewizję w indeksie Dow Jones. ExxonMobil, jeszcze parę lat temu największa spółka na świecie, no, została wyrzucona z tego indeksu jeszcze z dwoma innymi spółkami. Weszły inne spółki, w tym ciekawe Salesforce, no ale właśnie to wynika z tego wzrostu cen. No, mamy piękny wzrost cen elitarnych spółek amerykańskich, ale mamy także nie najgorszą, jak na te czasy oczywiście, sytuację gospodarczą w wielu krajach świata, bo jak patrzymy na dane z przemysłu, handlu, z dane o PKB, to one dosyć często są lepsze od tego, co jeszcze przed chwilą ekonomiści prognozowali. Choć z drugiej strony niemiecki spadek PKB o 10%, czy to, co dzisiaj żeśmy usłyszeli, amerykański spadek PKB anualizowany ponad 31%, to nie są jakieś radosne rezultaty. Ten wynik anualizowany amerykański, jak przełożyć na wyniki europejskie, to właściwie jest bardzo podobny do tych, które mają Niemcy czy chociażby Polska. No, te wartości, jeżeli są podawane w takich mediach głównego nurtu, czyli mediach niefinansowych, no to może straszyć. Natomiast w mediach finansowych i wśród inwestorów, po pierwsze, to już ich zupełnie historia. Nikt na to nie zwraca uwagi. Po drugie, większość danych, i to zarówno takich danych długoterminowych, jak i danych, gdzie prognozy są z wyprzedzeniem tygodnia, kilku dni. Właściwie reguła jest taka, że publikowane dane są lepsze niż oczekiwania analityków. Myślę, że to jest ciekawe. No, tak samo było z dobrami trwałego użytku w Stanach Zjednoczonych. Zresztą ten odczyt, który był bardzo pozytywny. On pokazuje, że ruszają też inwestycje w Stanach Zjednoczonych, ruszyły, czyli widać tą reakcję na niskie stopy procentowe, na różnego rodzaju pakiety pomocowe z rządu, ale przede wszystkim właśnie na ten niski koszt pieniądza, czego zresztą w Polsce nie ma. Myślę, że to jest w Polsce problem. Więc no to odbicie typu V jest faktem. Natomiast to wcale nie oznacza,
że jak tylko sytuacja pod względem pandemii się uspokoi, że dalej na giełdach będzie, że dalej na giełdach będzie dobrze, bo po prostu mnóstwo jest w cenach i inwestorzy ignorują wiele negatywnych informacji, i to zarówno tych historycznych z poprzednich kwartałów, jak i takich, o których oni wiedzą, że kolejne kwartały dla niektórych spółek dalej będą bardzo złe i wiele spółek będzie walczyć jeszcze o przetrwanie, a inwestorzy myślą już no dalej niż nawet 12 miesięcy, więc to wszystko, no optymizm jest olbrzymi, ale te spływające dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych generalnie pozwalają na to, żeby być optymistą, może niekoniecznie pozwalają na to, żeby być, żeby kupować przy tak wysokich wskaźnikach cena zysk. I o tym, co się może wydarzyć na giełdach światowych, to jeszcze powiemy więcej w drugiej części programu. Ja bym się zatrzymał przy tym wzroście, spadku, wzroście gospodarczym w kształcie litery V, bo tutaj się odwołujesz głównie właśnie do tych zamówień na dobra trwałego użytku w Stanach Zjednoczonych. Ten ostatni wynik w skali miesiąc do miesiąca to był wzrost ponad 11%, kiedy prognozowano, że będzie to wzrost nieco ponad 4%. Czy to już nas upoważnia do tego, żeby myśleć, że mamy tę literę V, że mamy tę najpierw dramatyczną zmianę w dół, ale zaraz potem bardzo poważny ruch w górę, bo wielu ekonomistów, no, pamiętam jeszcze kilka tygodni temu mówiło, to raczej nie będzie litera V, to może będzie litera U, a może tylko litera L. Jak to wygląda? Jak wygląda ten ekonomiczny alfabet? W Stanach Zjednoczonych trudno to widzieć inaczej jak w tym momencie litera V, bo takie jest po prostu odbicie bardzo dynamiczne. Inaczej jest w Europie. Pamiętajmy jeszcze, że w Stanach Zjednoczonych rynek pracy, on bardzo dynamicznie reaguje. Przedsiębiorcy szybko zwalniają, też szybko zatrudniają, więc tutaj jest też jeszcze potencjał do pokłady, jest jeszcze potencjał do poprawy i też właśnie pozytywnego impulsu związanego z powrotem rynku pracy do lepszej kondycji, na lepsze, na wyższe poziomy. Natomiast no, w Europie czy w Polsce, no tu jednak oczekiwania, jeżeli chodzi o przyszłe miesiące, już tak optymistyczne nie są. A to właśnie wynika z tego, że no nie było tak mocnego spadku i z uwagi na wiele różnych pakietów pomocowych z rządu, szczególnie zwolnienia właśnie były powstrzymane i to może być problem, ale Stanach Zjednoczonych to jest zdecydowanie litera V. Zobaczymy, jak to teraz dalej pójdzie. O rynku pracy w Stanach Zjednoczonych powiedziałeś, że tam szybko zwalniają, ale potem szybko zatrudniają. O rynku pracy w Polsce można powiedzieć, że zwalnianie nie jest takie szybkie i łatwe, ale potem przyjmowanie również nie, bo jak patrzymy na naszą oficjalną GUS-owską stopę bezrobocia teraz w lipcu, to jest 6,1%. To nie jest dużo, to jest niewiele więcej tak naprawdę niż na przykład na koniec lutego, czyli przed pandemią. W zasadzie, jeśli wierzyć GUS-owskim statystykom, to w Polsce przez te pandemiczne miesiące pracę straciło niecałe 100 tysięcy osób. Ale są też analitycy, którzy twierdzą, że skala bezrobocia w Polsce jest dużo większa, że urzędy pracy no, tak naprawdę nie wychwytują wszystkich bezrobotnych, że wielu bezrobotnych po prostu szerokim łukiem omija urzędy pracy i stąd mamy takie, a nie inne statystyki. Ja bym się skupił na tym, że na tym, co może być, a myślę, że w wielu branżach, które są reprezentowane w Polsce i to również przez na przykład centra usług, no to te zwolnienia się pojawią i to mogą być zwolnienia i ten stan może być utrzymywany przez dłuższy czas. Czyli w sektorach na przykład, które wspierają w różny sposób lotnictwo. Dalej, tutaj również w sektorach, które wspierają, czy są związane z branżą automotive, szczególnie z tą europejską branżą,
Jeżeli chodzi o produkcję, no to wiemy o kłopotach na przykład niemieckich producentów samochodów. A do tego wszystkiego mamy jednak tutaj lokalną firmy, które działają na rynku lokalnym i tu myślę o gastronomii, hotelarstwie. No to są, pomimo że nie jesteśmy akurat krajem turystycznym, no to mimo wszystko turystyka biznesowa, która jest rozumiana jako miejsca spotkań, turystyka biznesowa związana po prostu z wyjazdami wewnątrz organizacji na jakieś wewnętrzne spotkania, dalej duże konferencje, targi, później małe konferencje, seminaria, no to wszystko leży, to się szybko nie podniesie, więc naprawdę branża hotelarska jest w tarapatach, a do tego wszystkiego obok tej branży jest mnóstwo firm, które świadczą usługi, no dalej restauracje, więc to szybko się nie zmieni, dlatego myślę, można być większym pesymistą, jeżeli chodzi o w krótkim terminie, jeżeli chodzi o Europę, Polskę niż Stany Zjednoczone. I to bezrobocie, tak jak różne symulacje mówią o tym, że kierujemy się w kierunku grubo powyżej 7%, może nawet 8%. Tak zdecydowanie może być, tym bardziej, gdy widzimy w tym momencie wzrost poziomu zakażeń, zachorowań, jak reagują rządy. Jednak chcą w pewnym stopniu zamrażać transport lotniczy, możliwość przemieszczania się i to dalej będzie uderzało w turystykę. O sytuacji gospodarczej Polski i Stanów Zjednoczonych w pierwszej części programu mówił Łukasz Wardyn. W drugiej części programu spotkamy się w tym samym składzie i będziemy mówić właśnie więcej i szerzej o tych branżach, które na pewno w czasie pandemii tracą, jak linie lotnicze, jak turystyka i o perspektywach rynków giełdowych na świecie.